Szanowni Państwo, w ramach kampanii informacyjnej Wiosna z Horyzontem 2020 prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy Państwa do prezentacji zatytułowanej Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Walczyk-Matuszyk, jestem zastępcą dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej i również będę miała dla Państwa dzisiaj przyjemność opowiedzieć kilka słów na temat programu Horyzont 2020, a tak naprawdę Horyzont Europa. Zaczynając dyskusję o Horyzoncie Europa, powinniśmy być również świadomi tego, jak Polska dotychczas radzi sobie w programach ramowych. Od 2014 roku do końca 2020 roku wdrażany jest program ramowy Horyzont 2020. To już 8. edycja programów ramowych. Na slajdzie mają okazję Państwo zobaczyć statystyki dla Polski na dzień 1 marca 2020 roku. Otóż w Horyzoncie Europa polskie podmioty zdobyły ponad 575 milionów euro. W tym momencie mamy już na swoim koncie ponad 1500 projektów, liczba koordynacji 270, a liczba zaangażowanych organizacji w realizację projektów finansowanych z programu ramowego Horyzont 2020 to 775. Ta liczba wlicza zarówno jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa, małe, średnie, duże. Wlicza również przedstawicieli administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, NGOsy, indywidualnych naukowców, także całkiem spora grupa, która korzysta ze środków programu ramowego. Co istotne, proszę Państwa, w odniesieniu do ostatniego roku zanotowaliśmy 50-procentowy wzrost udziału w kontekście pozyskiwanych środków z programu ramowego Horyzont 2020. Także widać bardzo duży progres i bardzo duży skok, jeżeli chodzi o udział polskich podmiotów. A oto pierwsza dziesiątka obecnie najlepszych polskich beneficjentów, jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania netto pozyskanego dzięki projektom realizowanym w Horyzoncie 2020. Niekwestionowanym liderem już od dłuższego czasu jest Funding Box Accelerator, który realizuje wiele projektów także z obszaru finansowania kaskadowego, wspierając startupy. Pozostałe jednostki biorące udział w Horyzoncie, tutaj wymienione w pierwszej dziesiątce, to są głównie jednostki badawcze, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski, także Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Państwo widzą Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych czy Akademia Górniczo-Hutnicza. I te trzy ostatnie przeze mnie wymienione są beneficjentami bardzo dużych grantów, o których zresztą powiem jeszcze za chwilkę. Mamy również na liście Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jeżeli chodzi natomiast o liczbę koordynacji, jak również liczbę uczestnictw w projektach, tutaj niekwestionowanym liderem jest Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski jest także liderem, jeżeli chodzi o liczbę grantów ERC. To najbardziej prestiżowe granty dedykowane naukowcom, badaczom prowadzącym bardzo innowacyjne badania pionierskie. No i proszę Państwa, podkreśliłam to również na poprzednim slajdzie, mamy w tej pierwszej dziesiątce trójkę laureatów bardzo prestiżowych grantów, Teaming for Excellence faza druga. To granty dedykowane Centrum Doskonałości, nowo utworzonym jednostkom, których celem jest nie tylko prowadzenie badań na światowym poziomie, ale również mobilizacja ekosystemów, regionalnych ekosystemów innowacji, transfer technologii, budowa wartości dodanej w określonej, wskazanej w projektach dziedzinie nauki, wiedzy, ale także obszarze innowacji i sektorze przemysłu. Dzisiaj mamy troje laureatów w ostatnim konkursie. Należy tutaj podkreślić, że Polska osiągnęła najlepszy wynik, jeśli chodzi o to dofinansowanie, dlatego że success rate w konkursie, który osiągnęliśmy, to było 50%. Mamy obecnie trzy centra doskonałości, to Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Narodowe Centrum Badań Rozwoju, AGH Cyfronet, we współpracy z AGH Cyfronet.
Te granty są w połowie finansowane z budżetu Komisji Europejskiej, czyli 15 milionów euro to jest wkład Komisji Europejskiej, natomiast w tych grantach wymagany jest również wkład krajowy i te centra oprócz wkładu komisyjnego oczywiście uzyskały również wkład krajowy w postaci grantu MAB, Międzynarodowe Agendy Badawcze, w postaci środków zagwarantowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale także innych regionalnych czy prywatnych środków. Dobra wiadomość jest taka, że Teaming for Excellence będzie kontynuowany w Horyzoncie Europa, więc także wiele innych polskich jednostek będzie miało szansę skorzystać z niego. Podkreślam po raz kolejny wartość tego programu teamingowego, dlatego że dla niego zbudowaliśmy specjalny program coachingowy. Także te centra, które zdecydowały się, które mogły składać wnioski w fazie drugiej, przez 2 lata uczestniczyły w tym programie coachingowym koordynowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy. A wynik był taki, jak Państwo widzą. Europa stawia na badania i innowacje. Już ponad 30 lat wdrażane są programy ramowe Unii Europejskiej. Kolejnym, 9. już programem ramowym będzie właśnie Horyzont Europa. Komisja Europejska przedstawiła propozycje, jeżeli chodzi o program Horyzont Europa w czerwcu 2018 roku. Przejdźmy do kolejnego slajdu, na którym opisane mamy elementy, co składa się na wizję dotyczącą właśnie przygotowania tego programu. Są to 3 główne elementy. Przede wszystkim badania prowadzone w ramach programu, ale także wdrażane nowe technologie mają służyć przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Około 35% całego budżetu programu ma być przeznaczone właśnie temu celowi. Drugą ważną sprawą jest to, że program Horyzont Europa ma być wsparciem, jeżeli chodzi o osiąganie celów zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego Europy. I trzecia bardzo ważna rzecz, cecha programów ramowych, ma on służyć zwiększaniu konkurencyjności Unii Europejskiej na rynku globalnym. Na 7. slajdzie przedstawione są wartości dodane programu Horyzont Europa. Taką główną wartością dodaną programów ramowych, czyli tych programów, gdzie pracujemy razem jako kraje członkowskie, jest to, że możemy współpracować w ramach projektów współpracy, tak? Czyli nasi przedsiębiorcy, nasi naukowcy w celu osiągania celów, jakie mamy tutaj wspólnych dla całej Europy, budują konsorcja i rzeczywiście pracują nowymi rozwiązaniami. To dalej pozostaje jako to dominująca i największa wartość dodana programu. Wspólna praca ma spowodować to, że osiągniemy masę krytyczną umożliwiającą sprostanie globalnym wyzwaniom, czyli stawiamy tu nacisk na współpracę międzynarodową, na przyciąganie najbardziej utalentowanych umysłów z całego świata. Głównym kryterium przyznawania projektów będzie doskonałość naukowa i świetne pomysły na rozwiązania innowacyjne. To ma być to i to dalej pozostaje. Będziemy starali się rozpowszechniać informacje o wynikach badań naukowych i innowacji, tak żeby były one szeroko stosowane i jak najbardziej promować mobilność transnarodową, czyli mobilność nie tylko pomiędzy instytucjami naukowymi, ale również między sektorem naukowym i sektorem biznesowym. Wszystko to tworzymy, aby uzyskać rozwiązania nowe do wprowadzania na rynek, tak? Czyli nową europejską jakość, nowe europejskie technologie, poprzez które będziemy jako Europa zdobywali rynki światowe. I to, co jest również ważne, razem tworzymy system badań naukowych innowacji, europejski zintegrowany system. Na jakim etapie jesteśmy? Rok temu Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej osiągnęły tak zwane częściowe porozumienie w sprawie programu Horyzont Europa, czyli mamy to polityczne uzgodnienie i to dało mandat Komisji Europejskiej do rozpoczęcia przygotowania wdrażania programu Horyzont Europa. Jeśli chodzi o budżet programu Horyzont Europa, Komisja Europejska proponuje znaczący wzrost w stosunku do budżetu poprzedniego programu ramowego. Jest to
100 miliardów euro na 7 lat, czyli na okres 2021-2027. Największa część tego budżetu ma być przeznaczona na globalne wyzwania i europejską konkurencyjność przemysłową, czyli te projekty współpracy, gdzie sektor nauki współpracuje z sektorem biznesowym, ale także z pozostałymi instytucjami, aby stworzyć przyjazne rozwiązania dla Europy i dla świata. To jest ponad połowa budżetu. Drugie miejsce zajmuje doskonała baza naukowa, to jest około 26 miliardów euro, czyli tutaj mamy te instrumenty, które dotyczą niższych poziomów gotowości technologicznej, między innymi pionierskie granty Europejskiej Rady do spraw nauki. Mamy również filar, który jest w tej chwili już testowany w horyzoncie 2020, mianowicie innowacyjna Europa i to, co tam dominuje, mianowicie działania Europejskiej Rady do spraw innowacji, około 14 miliardów euro, znacząco zwiększony budżet dotyczący szerszego uczestnictwa i wykorzystania potencjału wszystkich krajów Unii Europejskiej w tworzeniu europejskich technologii i mamy również zapewniony budżet w zakresie Euratomu, czyli badań jądrowych. Co nowego w programie Horyzont Europa i na jakiej bazie te nowości powstały? Przede wszystkim podstawą do wprowadzania zmian były wnioski z oceny śródokresowej programu Horyzont 2020. Taką główną nowością, takim hasłem politycznym są misje w zakresie badań naukowych i innowacji. Takim hasłem jest również Europejska Rada do Spraw Innowacji, już pilotowana w ostatnich konkursach Horyzontu 2020. Europa stawia na takie odnowione podejście co do partnerstw, są to partnerstwa i z krajami członkowskimi, i z biznesem, i z innymi instytucjami europejskimi, ale też na wzmocnienie współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie możliwości stowarzyszania się krajów, które nie są członkami Unii, do programu Horyzont Europa. Rozwijamy filar znacząco rozpowszechnianie doskonałości i dalej wdrażamy politykę otwartej nauki. Ważnym elementem programu Horyzont Europa będzie Europejska Rada do Spraw Innowacji. Ona ma pomóc startupom, innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwom w tworzeniu rynków przyszłości, również w mobilizowaniu kapitału prywatnego po to, aby ten kapitał zainwestowany przez Komisję Europejską mógł mieć jak największą wartość dodaną. Dzięki grantom, dzięki interwencji Europejskiej Rady do Spraw Innowacji przedsiębiorstwa będą miały możliwość dużego rozwoju, tak zwany scale up, to jest to coś, co jest jednym z celów Europejskiej Rady do Spraw Innowacji. Planowane są dwa instrumenty. Pierwszy to tak zwany Pathfinder w postaci grantów dedykowanych konsorcjom projektowym. Mają one być poświęcone stricte technologii, która będzie wypracowywana od wczesnego etapu do etapu przedkomercyjnego. Dzisiaj Pathfinder jest testowany już w Horyzoncie Europa, a drugim bardzo ważnym instrumentem będzie akcelerator. Akcelerator mamy także obecnie dzisiaj i będzie to model finansowania mieszanego. Czyli firma będzie miała możliwość wnioskowania o grant, o dotację, bądź będzie to miks finansowy, czyli grant z finansowaniem typu equity. Akcelerator dedykowany był, jest i będzie przedsięwzięciom od etapu przedkomercyjnego do etapu wprowadzenia na rynek i ekspansji. Czyli spodziewamy się tutaj, że ten poziom gotowości technologicznej zostanie utrzymany na tym poziomie szóstym. Największa nowość w programie Horyzont Europa, czyli misje w zakresie badań naukowych i innowacji. Misje częściowo inspirowane są misją Apollo, której celem był lot człowieka na Księżyc i misja ta zakończona była sukcesem. Europejskie misje badawcze, innowacyjne mają na celu dostarczenie rozwiązań niektórych z największych wyzwań, przed którymi stoi nasz świat. Stanowią one integralną część programu ramowego Horyzont Europa. Misje służą osiągnięciu, mają służyć osiągnięciu wymiernego celu w ramach konkretnych ustalonych ram czasowych. Ten cel będzie realizowany poprzez wdrażanie portfela
interdyscyplinarnych działań finansowanych z różnych części horyzontu Europa. Jakie mamy misje wybrane na pierwsze 4 lata wdrażania horyzontu Europa? Jest to 5 obszarów misji. Pierwsza misja dotyczy przystosowania się do zmian klimatu. Druga misja to walka z rakiem. Trzecia misja to stan gleby oraz żywność. Chodzi o to, żeby te gleby były zdrowe. Czwarta misja to neutralne dla klimatu i inteligentne miasta. A piątą wybraną misją są zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe. W przygotowywanie misji zaangażowani są polscy eksperci. Jesteśmy na takim etapie, że zostały wybrane już zarządy misji. Przewodniczącą zarządu misji Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta jest pani profesor Hanna Gronkiewicz-Walc. Jeżeli chodzi o nowe podejście do partnerstw europejskich, trzeba podkreślić, że Horyzont Europa będzie wspierać partnerstwa z wszystkimi krajami, członkami Unii Europejskiej, ale też z sektorem prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami. Celem tutaj przyświecającym jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu poprzez skoordynowane badania i innowacje. Jakie mają być cechy tego nowego podejścia? Przede wszystkim prosta struktura i prosty zestaw narzędzi, spójne podejście oparte na cyklu realizacji procesu i strategiczne ukierunkowanie. Proponowane są 3 typy partnerstw. Pierwszy typ to partnerstwa europejskie, tak zwane współprogramowane, czyli będą one dotyczyć tworzenia partnerstw między Komisją Europejską a partnerami, czy to prywatnymi, czy publicznymi, na podstawie ustaleń umownych. Drugi typ partnerstw, partnerstwa współfinansowane, będą w tym wypadku wdrażane wspólne programy uzgodnione z partnerami i oparte na podejmowaniu przez poszczególnych partnerów zobowiązań w postaci wkładów finansowych i niepieniężnych. I ostatni rodzaj partnerstw, partnerstwa zinstytucjonalizowane, są to partnerstwa, w których Unia Europejska uczestniczy w programach finansowania badań i innowacji podejmowanych przez wiele krajów Unii Europejskiej. Opierają się one na artykule 185 i artykule 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na slajdzie numer 15 widzimy obszary ewentualnych europejskich partnerstw zinstytucjonalizowanych, jakie są w tej chwili rozważane, więc partnerstwo dotyczące zrównoważonych rozwiązań opartych na biotechnologii, partnerstwo dotyczące magazynowania wodoru i zrównoważonej energii, partnerstwo dotyczące ekologicznej mobilności opartej na sieciowaniu, partnerstwo dotyczące innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacje w zakresie zdrowia, kluczowe technologie cyfrowe i prorozwojowe, partnerstwo w obszarze metrologii oraz partnerstwo dla ruchu lotniczego, lotnictwa i kolei w Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem przyszłego programu ramowego będzie również współpraca międzynarodowa. Celem tej współpracy międzynarodowej ma być wspólna praca na rzecz sprostania ważnym wyzwaniom społecznym o charakterze globalnym. Współpraca międzynarodowa ma zapewnić dostęp do najlepszych światowych wiedzy, do wiedzy fachowej, ale także do innych zasobów w postaci różnego rodzaju rozwiązań. Także Horyzont Europa, tutaj są rozmowy na ten temat, aby on zapewnił większą otwartość na możliwość stowarzyszania się krajów z programem ramowym. Dotyczyć to ma państw trzecich o potencjale naukowym, technicznym i innowacyjnym. Bardzo ważne jest również to, jak ta współpraca będzie mogła w przyszłości przyczynić się do wzrostu gospodarczego w Europie, przede wszystkim w kontekście kreowania wartości dodatniej w zakresie innowacji. Można powiedzieć, że oprócz tej większej otwartości na możliwość stowarzyszania się poszczególnych krajów z całością programu, bądź pewnie z wybranymi jego elementami, a zatem ogólnego otwarcia na uczestnictwo międzynarodowe, będziemy mieli również intensywniejsze ukierunkowanie pewnych działań
włączających tę współpracę międzynarodową. Spodziewać się zatem możemy konkursów, czy też inicjatyw przewodnich, zakładających możliwość współpracy z krajami trzecimi na rzecz realizacji określonych celów, na rzecz sprostania określonym wyzwaniom wskazanym przez Komisję Europejską, jako ważne, jako globalne, jako problemy do rozwiązania. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest otwarta nauka. Otwarta nauka ma za zadanie lepsze rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników badań naukowych i innowacji, jak również wsparcie aktywnego zaangażowania się społeczeństwa w wykorzystanie i rozpowszechnianie tych wyników badań. Chodzi o to, aby to, co zostaje sfinansowane ze środków publicznych, jakim są programy ramowe, miało jak największy efekt pozytywny na zarówno społeczeństwo, ale także gospodarkę europejską. W zakresie otwartej nauki utrzymany zostaje obowiązkowy dostęp do publikacji, to znaczy beneficjenci będą musieli zapewnić, aby oczywiście oni sami, posiadając te prawa autorskie, czy też prawa własności intelektualnej do rozwiązań przez siebie wypracowywanych w projektach, będą oni musieli jednocześnie zastąpić, spełniać wymogi postawione im w zakresie otwartego dostępu. Kolejnym bardzo istotnym elementem otwartej nauki jest zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych. I proszę Państwa, niezwykle istotny element przyszłego programu ramowego, mianowicie nowe wydanie pakietu wideningowego w znacznie swoim szerszym wymiarze, mianowicie zapewnienie szerszego uczestnictwa i rozpowszechniania doskonałości. Pakiet wideningowy znalazł swoje właściwe miejsce w programie ramowym, ale warto podkreślić, że to nie jedyne elementy, w których wskazane są aspekty dotyczące szerszego uczestnictwa, rozpowszechniania doskonałości, dlatego że te elementy będziemy mogli znaleźć również także w innych, powiedzmy, innych tematycznych konkursach. Czego możemy się spodziewać zatem w programie ramowym? Bardzo dobra wiadomość, mianowicie dalsze wsparcie krajowych punktów kontaktowych, systemów NCEP-owych, także w takim zakresie, aby umożliwić im konsultację wniosków projektowych przed ich złożeniem. To jest coś, co jako pilotaż wprowadził nasz Krajowy Punkt Kontaktowy. Niewiele KPK-ów na dzisiaj w Europie dostarcza taką usługę. My sprawdzamy wnioski projektowe przed ich złożeniem do Komisji Europejskiej. Bardzo intensywny proces sprawdzania wniosków projektowych, proszę Państwa, realizowaliśmy w zakresie projektów Teaming for Excellence. Później oczywiście ten success rate również pozwala nam wysnuć tutaj takie twierdzenie, że taka usługa jest pożądana i ma wpływ, miała w tym wypadku wpływ na wyniki. Bardzo ważne jest to, że koordynatorami grantów czy też interwencji przewidzianej w ramach pakietu wideningowego będą mogły być podmioty z 15 państw członkowskich i 9 regionów peryferyjnych. Jeśli chodzi o państwa członkowskie, które kwalifikują się do tego, aby ich podmioty mogły być koordynatorami, to są państwa regionu tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, 13 nasza, jak również Portugalia i uwaga, w miejsce Luksemburga wchodzi Grecja. Natomiast regiony peryferyjne to chociażby francuska wyspa Reunion czy należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie. Także jest to istotna informacja dla Państwa. Jeśli chodzi o wysokość budżetu przewidzianą dla pakietu wideningowego, to szacuje się, że to będzie 3,3%, a więc ta interwencja będzie znacząca w porównaniu z tym, co mamy w programie Horyzont 2020. Nowością ma być również instrument dedykowany wsparciu doskonałości naukowej, a więc ułatwienie powiązań współpracy dedykowanej stricte tej doskonałości. Po to, aby zmniejszyć dysproporcje w obszarze badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, no i w krajach stowarzyszonych z programem ramowym. Mamy więc mieć inicjatywę w zakresie doskonałości, mamy mieć również inicjatywy wspierające brain circulation, a zatem coś zapewne w kształcie tych widening fellowships, no i dla nas bardzo dobra wiadomość, kontynuacja schematów Teaming for Excellence, czyli tworzenia unikatowych,
centrów doskonałości z dużą, powiedzmy, mocą sprawczą w regionie, ale także w Europie, do kształtowania agendy badawczej, agendy innowacyjnej w wybranych dziedzinach wiedzy i gospodarki, czyli tworzenie partnerstw, współpracy ERA-CHAIRS, katedry doskonałości, no i oczywiście COST jako bardzo ważny element pakietu wideningowego, pozwalający na sieciowanie się partnerów w zakresie realizacji różnego rodzaju projektów. Pierwszy krok do horyzontu, jak my nazywamy COST. No i oczywiście instrument HOPON, również nowość, czyli możliwość dołączania do konsorcjów projektowych, które będą już działały, partnerów wideningowych, po to, aby umożliwić im również wchodzenie do uznanych sieci europejskich. Oto struktura programu Horyzont Europa. Jak Państwo widzą, jest ona w dużej mierze zbliżona do struktury programu Horyzont 2020. Mamy zatem trzy filary. Filar pierwszy, doskonała baza naukowa. Filar drugi, globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa. Filar trzeci, innowacyjna Europa. Oraz program horyzontalny, szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej, a zatem pakiet wideningowy, zapewnienie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnienie doskonałości, jak również element dedykowany zreformowaniu i usprawnieniu europejskiego systemu badań naukowych i innowacji. Pierwszy filar, doskonała baza naukowa, jego celem ma być wzmacnianie i rozszerzanie doskonałości unijnej bazy naukowej. A zatem, tak jak było w Horyzoncie 2020, w Horyzoncie Europa, bardzo ważnym elementem o znaczącym budżecie w zakresie całego programu będą oczywiście granty przyznawane przez Europejską Radę do Spraw Badań, granty ERC, granty dedykowane naukowcom, wraz z ich zespołami, którzy prowadzą badania pionierskie. Propozycja komisji, jeżeli chodzi o budżet dedykowany na granty ERC, to 16,6 miliarda euro. Także pierwszy filar to bardzo popularne w Polsce działania Marii Skłodowskiej-Curie, a zatem działania, które mają wyposażyć naukowców w nową wiedzę i w nowe umiejętności dzięki mobilności. Propozycja Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o budżet w tym zakresie, to prawie 7 miliardów euro. I wreszcie ostatnim elementem pierwszego filaru mają być infrastruktury badawcze, czyli zintegrowane i wzajemnie połączone infrastruktury badawcze światowej klasy, które mają naukowcom umożliwić realizację ważnych projektów i naukowcy europejscy mają mieć do nich dostęp dzięki tym schematom przewidzianym w ramach infrastruktur badawczych. Propozycja Komisji Europejskiej to 2,4 miliarda euro. Przejdźmy do filaru drugiego programu Horyzont Europa. Jest to filar, który został, w którym są implementowane, jest implementowane tak zwane podejście klastrowe, czyli zdefiniowane zostało 6 klastrów, które mają funkcjonować właśnie w obszarze filaru globalne wyzwanie, europejska konkurencyjność przemysłowa. Celem całego tego filaru jest rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki Unii Europejskiej i celów zrównoważonego rozwoju. Budżet tego filaru to jest około 53 miliarda euro. Największa część tego budżetu będzie dedykowana dla klastra technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Kolejnym klastrem jest bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa. Trzecim klastrem jest klaster dotyczący zdrowia. Mamy też klaster czwarty dotyczący żywności, ale też biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska. Klaster piąty to klaster poświęcony kulturze, kreatywności i społeczeństwu integracyjnemu. I klaster ostatni, szósty, dotyczący klimatu, energetyki i mobilności transportowej. No i trzeci filar, innowacyjna Europa. Celem tego filaru, tej interwencji przewidzianej w ramach innowacyjnej Europy ma być stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemy, które sprzyjają innowacyjności. Przede wszystkim Europejska Rada do Spraw Innowacji, a zatem Pathfinder, akcelerator, o którym już mówiłam Państwu wcześniej. I celem ma być wspieranie innowacji o przełomowym znaczeniu
które posiadają potencjał rynkowy, z których to bardzo szeroko będzie mogło skorzystać społeczeństwo europejskie, ale także gospodarka europejska i w oparciu o te innowacje gospodarka europejska będzie mogła budować swoją przewagę konkurencyjną, jak również te innowacje będą rozwiązywały problemy, przed którymi stoi lub będzie stało społeczeństwo europejskie. Drugim ważnym elementem są europejskie systemy, ekosystemy innowacji, czyli współpraca agencji regionalnych, krajowych, czy też innych podmiotów, które działają na rzecz stymulowania innowacji i tworzą ekosystemy. Propozycja Komisji Europejskiej w odniesieniu do tych dwóch punktów to 10,5 miliarda euro, w tym 500 milionów euro na ekosystem. I kolejny bardzo ważny element filaru Innowacyjna Europa to Europejski Instytut Innowacji i Technologii, EIT, który będzie mógł kontynuować swoje działania w zakresie skupiania kluczowych podmiotów, także z sektora badań naukowych, edukacji przedsiębiorstw. Oczywiście one skupiają się po to, aby wspierać innowacje. Propozycja Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o budżet dedykowany dla EIT, to 3 miliardy euro. I wreszcie pakiet horyzontalny, szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej, a zatem optymalizacja, można powiedzieć, atutów czy też potencjału Europy na rzecz tworzenia innowacyjnych, przełomowych rozwiązań. To pakiet widening'owy, o którym również opowiadałam w wcześniejszej części naszej prezentacji. Bardzo ważna wiadomość, powtórzę po raz kolejny, Teaming Twinning Era Chair. Oczywiście z pewnymi drobnymi zmianami bazującymi na doświadczeniu, które wyciągnęliśmy wspólnie z realizacji projektów w tej perspektywie finansowej, bo tych projektów realizowanych jest sporo. Cost. Bardzo ważny, wsparcie KPK-ów, Brain Circulation, Hop-On, 3,3% budżetu programu Horyzont Europa przy założeniu tych 100 miliardów zaproponowanych w maju ubiegłego roku przez Komisję Europejską. I drugi bardzo ważny element, zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji. Tutaj na agendzie będą kwestie związane, bardzo ważne aspekty związane z równouprawnieniem płci, z odpowiedzialnymi badaniami naukowymi, innowacjami, z także popularyzacją kariery naukowej, wybieraniem zawodu naukowca, różnego rodzaju narzędzia wspierające polityki na rzecz badań i innowacji, czyli podobne narzędzia do tego, jakie w obecnej perspektywie realizowane były w ramach Policy Support Facility. Tutaj również jest miejsce na otwartą naukę, a także różnego rodzaju prognozy naukowe. Proszę Państwa, nowa perspektywa finansowa to także kontynuacja programu badawczo-szkoleniowego Euratom. Program ten zaprogramowany został na lata 2021-2025 i jego celem jest wsparcie działań na rzecz ograniczenia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem jądrowym, jak również jądrowym bezpieczeństwem fizycznym, rozwój bezpiecznych technologii jądrowych, optymalna ochrona radiologiczna. Zatem główne nowości w odniesieniu do programu Euratom to przede wszystkim większa koncentracja na zastosowaniach promieniowania niezwiązanych z wytwarzaniem energii, czyli po to, aby tą energię jądrową wykorzystać w celach na przykład medycznych, przemysłowych czy kosmicznych, także otwarcie możliwości w zakresie mobilności naukowej, naukowców działających w zakresie energii jądrowej dzięki włączaniu się ich w działania Marii Skłodowskiej-Curie. I również pewnego rodzaju uproszczenia. Obecnie mamy 14 celów szczegółowych programu, teraz mają zostać 4, obejmujące zarówno działania bezpośrednie, jak i działania pośrednie. Propozycja budżetu to 2,4 miliarda euro. Kolejnym niezwykle istotnym elementem przyszłej perspektywy finansowej zakładanej przez Unię Europejską jest wykorzystanie synergii w znacznie większym stopniu, a zatem budowa synergii między programem ramowym Horyzont Europa, a wszystkimi innymi źródłami, które dedykowane są wsparciu innowacji, badań w najróżniejszych obszarach. Dotyczy to zarówno programów zarządzanych centralnie, bezpośrednio z poziomu Komisji Europejskiej, jak również dotyczy to programów polityki spójności, a zatem funduszy strukturalnych, które wdrażane są już przez państwa
członkowskie, bądź przez regiony, w zależności czy mamy do czynienia z programami operacyjnymi na poziomie krajowym, czy też na poziomie oczywiście regionalnym. Państwo widzą tutaj na slajdzie inne programy, które również mają za zadanie wspieranie projektów innowacyjnych przy perspektywie finansowej, jak LIFE, jak Erasmus, jak Fundusz Innowacyjny, czy też Program na Rzecz Jednolitego Rynku, programy kosmiczne. Niemniej jednak celem jest ta synergia, a zatem zgodność w kontekście harmonizacji zasad finansowania. Te elastyczne systemy współfinansowania mają pozwolić na łączenie zasobów na poziomie Unii Europejskiej, tak aby zapewnić chociażby różne źródła finansowania dla określonych przedsięwzięć wdrażanych czy realizowanych przez beneficjentów, konsorcja bądź pojedyncze na przykład firmy. Ważną informacją dla Państwa jest również to, że toczą się prace w zakresie Seal of Excellence, czyli te projekty, które w Horyzoncie Europa uzyskają Seal of Excellence, w założeniu powinny mieć prostszy, łatwiejszy, szybszy dostęp do uzyskania środków na rzecz możliwości ich implementacji, czyli implementacji tych projektów, i te środki miałyby być pozyskiwane z funduszy strukturalnych. To jest pierwsza bardzo, bardzo ważna informacja. Druga informacja jest taka, że być może możemy się spodziewać również tego, że Seal of Excellence będzie rozszerzona na inne instrumenty, aniżeli te, z którymi mamy do czynienia obecnie. I wreszcie ważna rzecz to również to, że toczą się prace w zakresie zmiany dotyczącej pomocy publicznej w kontekście możliwości realizacji Seal of Excellence. Po porozumieniu politycznym Komisja Europejska rozpoczęła proces planowania strategicznego. Wynik tego procesu zostanie określony w wieloletnim planie strategicznym, mającym na celu przygotowanie treści programów prac i zaproszeń do składania wniosków na pierwsze 4 lata programu Horyzont Europa. Należy podkreślić, że Komisja Europejska przyjęła zasadę szerokich konsultacji dotyczących przygotowania programu, czyli konsultacje od początku, jeżeli chodzi o nowy kształt programu, jeżeli chodzi o elementy planu strategicznego, jeżeli chodzi o poszczególne partnerstwa. Można było rzeczywiście w tych konsultacjach wziąć udział i swój głos przedstawić. Ostatecznie we wrześniu zeszłego roku odbyło się jeszcze wielkie spotkanie środowiska europejskiego w Brukseli, gdzie dyskutowano stan prac nad Horyzontem Europa i kolejne etapy działania. W jakim momencie jesteśmy jako Polska? Mamy wyznaczony przez pana premiera Jarosława Gowina jasny cel, jeżeli chodzi o udział Polski w programie Horyzont Europa. Jest to uzyskanie 3% udziału w dofinansowaniu dla polskich instytucji. Na czym się głównie skupiamy? Co jest dla nas szczególnie ważne, jeżeli chodzi o wymiar krajowy, to stworzenie takich warunków, aby nasze uczelnie, instytuty badawcze mogły wdrażać nowe zasady wynagradzania wprowadzone w Horyzoncie 2020. Te zasady są korzystne dla polskich naukowców. Aby to uczynić, musimy przeprowadzić działania dotyczące uspajniania zasad wynagradzania. Takie działania zaplanowane są jako priorytetowe w bieżącym planie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli zaś chodzi o wymiar europejski, mamy już rzeczywiście korzystne zasady wynagradzania wprowadzone. Mamy zwiększony zdecydowanie pakiet tak zwany wideningowy, czyli to poszerzanie uczestnictwa, gdzie będziemy mieli więcej instrumentów typu teaming, twinning, chairs. Teraz celem dla Polski i celem dla Europy powinno być szerokie wprowadzanie nowego, dodatkowego kryterium selekcji opartego na tak zwanym geographical diversity, tak abyśmy mogli rzeczywiście finansować projekty współpracy, których zaangażowanych jest możliwie jak najwięcej regionów, tak? I żeby te nasze innowacje, nad którymi pracujemy, były testowane we wszystkich regionach. Przyczyni się to zdecydowanie również do zmniejszenia tej luki innowacyjnej, którą obserwujemy. Proszę Państwa, póki co omówiliśmy perspektywę kolejnego programu, ale póki co
jesteśmy jeszcze w horyzoncie 2020. Mamy jeszcze ostatnie konkursy, których dotyczy właśnie nasza kampania Wiosna z horyzontem 2020. Zachęcamy Państwa do słuchania kolejnych prezentacji w zakresie poszczególnych tematów i zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty sieci KPK. W szczególności zapraszamy do konsultacji wniosków przygotowanych przez Państwa przed złożeniem ich do Komisji Europejskiej. Zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że ostatnie sukcesy Polski w Horyzoncie 2020 i perspektywa nowego programu Horyzont Europa będą dobrą zachętą do tego, aby rzeczywiście wykorzystać szanse, jakie dają jeszcze duże budżetowo konkursy w Horyzoncie 2020. Dziękuję za uwagę.